Na fotografii znajdowali się jego wszyscy przyjaciele. Każdego wieczoru przed snem patrzył na swoją drużynę z dumą. Każdego poranka to właśnie to zdjęcie dodawało mu otuchy. Wtedy jeszcze nie mógł przypuszczać, że znajduje się na nim także osoba, która odebrała mu matkę i zniszczyła życie. Ta niewysoka blondynka pracująca na kasie w sklepie to Linda. Ma 31 lat i mieszka na Florydzie, w Lakeland w hrabstwie Polk. W małym szeregowym domku, z dwiema sypialniami i salonem, do którego wprowadziła się zaledwie 2 tygodnie wcześniej. Ma 2 synów. Ten wyższy to 15-letni Jeff. Ten młodszy to 12-letni Tim. Linda od kilku lat wychowywała ich samotnie. Płomienny romans, który gdy była jeszcze nastolatką nawiązała z Frankiem, zakończył się co prawda ślubem i hucznym weselem, ale wtedy nie wiedziała jeszcze, że jest takim dupkiem. Byli razem przez 9 lat i przez ten czas mężczyzna mocno dał jej w kość. Na początku był ideałem. Gdy zaszła w jedną, a potem drugą ciążę, bardzo ją wspierał, pomagał, uchyliłby jej nieba. Ale potem wszystko się zmieniło. Zaczął pić, a po wypiciu nie potrafił nad sobą zapanować. Stale ją krytykował i upokarzał. Miała już dość walających się po domu pustych butelek i wiecznego syfu. Miała dość, że jej słowa, prośby i groźby odbijają się od niego jak od ściany. Tego, że w niczym jej nie pomaga. Że gdy wraca do domu zmęczona, on leży na kanapie i ogląda telewizję, że żąda obiadu, czystego prania, nic od siebie nie dając. Ale co najgorsze, bała się, że któregoś dnia w trakcie pijackiego szału zwróci się nie tylko przeciwko niej, ale także przeciwko dzieciom. Dlatego w 1974 roku poszła do prawnika, złożyła papiery rozwodowe i postanowiła zacząć życie na nowo, bez strachu i poczucia krzywdy. Linda była silna, zaradna i szybko stanęła na nogi. Spakowała się, wyjechała z Alabamy i wróciła w rodzinne strony. Choć nie było łatwo, bo finansowo nie wiodło jej się najlepiej. Robiła wszystko, co w jej mocy, by związać jakoś koniec z końcem i zapewnić swoim synom godny byt. Pracowała dorywczo jako kasjerka. Załatwiła sobie mieszkanie od państwa. A gdy w domu nie było co jeść, a były i takie momenty, stawiała się do banków żywności po zapasy. By zaoszczędzić, samodzielnie szyła ubrania dla siebie i swoich dzieci, bo na te ze sklepu nie było jej zwyczajnie stać. W domu było skromnie, ale nigdy nie brakowało miłości. Synowie byli jej całym życiem. Kiedy tylko miała czas, zabierała ich do parku, na plażę, zachęcała do spacerów. Raz nawet zabrała ich na koncert ulubionych zespołów Kiss i Van Halen. Zrobili sobie wtedy pamiątkowe zdjęcie w fanowskich koszulkach, które teraz możecie zobaczyć na ekranie. Wtedy jeszcze nie wiedziała, że to jedna z ostatnich szczęśliwych chwil razem. W trudach codziennego dnia Linda nie była jednak zupełnie sama, bo mogła liczyć na rodziców i siostrę. To dzięki ich pomocy była w stanie się wyprowadzić z obskurnego lokum i przenieść na normalne, spokojne osiedle, gdzie niedługo później, kilka domów dalej, wprowadziła się również Judy. Od tej pory siostra zawsze była obok i nigdy nie odmawiała pomocy. Gdy Linda szukała pracy, a potem zostawała w niej po godzinach, Judy zawsze przygotowywała dla chłopaków obiad i odrabiała z nimi lekcje. Chłopcy rozwijali się prawidłowo. Choć rozwód rodziców na pewno w jakiś sposób negatywnie na nich wpłynął, z pewnością skrzywdził i zranił, nie tracili pogody ducha. Zawsze byli radośni i pełni pasji.
12-letni Tim szczególnie upodobał sobie futbol. Przez wiele miesięcy prosił mamę, by zapisała go na treningi. A ta, mimo niewielkiej pensji sprzedawcy, która ledwo wystarczała im na skromne życie i opłacenie nowego mieszkania, nie potrafiła mu odmówić. Ale wtedy pojawił się problem. Trudny i niemal nie do przeskoczenia. Linda straciła pracę. Nie miała też samochodu, żeby wozić syna na zajęcia. Mogła poprosić Judy, ale było jej zwyczajnie głupio. Ona i tak pomagała jej ponad swoje siły. Dlatego nie chciała znowu wchodzić jej na głowę. Wtedy z pomocą ruszył Joe. Mężczyzna miał 20 lat i był trenerem drużyny White, do której należał chłopiec. To on jako pierwszy dostrzegł w nim talent i to on przekonał go do dodatkowych treningów. Gdy Tim opowiedział mu o swojej trudnej sytuacji, o tym, że być może nie będzie mógł przychodzić na mecze drużyny, bo mama nie ma samochodu, zaproponował, że to on będzie go odbierał i odstawiał pod dom. Nie będzie to dla niego problemem, bo pomaga w taki sam sposób także kilku innym dzieciom. Linda była mu za to bardzo wdzięczna, a Tim po każdym wspólnie spędzonym popołudniu obdarzał go coraz większym zaufaniem. Joe był jego idolem, wzorem do naśladowania, obiektem podziwu, substytutem ojca, którego właściwie nigdy nie miał. I o ile z małym Timem nie było większych problemów, liczyła się dla niego tylko piłka i ukochany trener, tak 15-letni Jeff przechodził wtedy przez okres młodzieńczego buntu. Chłopak był pyskaty. Potrafił rzucić mięsem i powiedzieć o kilka słów za dużo. Często kłócił się z matką, a 3 września 1981 roku również wszczął awanturę. Tym razem poszło o pustą lodówkę. Wściekł się, że w domu nie ma nic do jedzenia, a on jest głodny. Zaczął wyrzucać matce, że wcale o niego nie dba, choć doskonale wiedział, że w domu się nie przelewa i może zwyczajnie zabrakło jej pieniędzy na zakupy. Wściekły wyszedł z domu trzaskając drzwiami, wsiadł na rower i pojechał przed siebie. Chciał odreagować, zrzucić z siebie emocje, zmęczyć się i zapomnieć o problemach. Ale gdy trochę ochłonął, pojechał do dziadków, gdzie najadł się do syta. Około 21:00 odwieźli go do domu. Jeffa przez całą drogę gryzły wyrzuty sumienia. Wiedział, że zachował się źle, że sprawił mamie ból, ale nie mógł zapanować nad emocjami. Dlatego chciał ją jak najszybciej przeprosić. Ale gdy dotarł na miejsce, okazało się, że dom jest pusty, a Tim i mama grają w karty u znajomych. Usiadł więc w kuchni i czekał na ich powrót. Wrócili około 23:00. Mama położyła spać Tima, a sama zabrała się za zmywanie naczyń. Przepraszam, powiedział Jeff, a Linda tylko się uśmiechnęła. Chwilę po północy poszli spać. Gdy Linda znikała za drzwiami swojej sypialni, Jeff powiedział: Kocham cię, mamo. Zobaczymy się jutro. 4 września 1981 roku. 303 Norfolk Brunner Parkway. Apartament numer 31. 8:35. Wczesnym rankiem w mieszkaniu rodziny Slayton rozległo się głośne pukanie, a potem trzask wyłamywanych drzwi. Jeff, który jak zwykle o tej porze znajdował się jeszcze w swoim łóżku w salonie, natychmiast zerwał się na równe nogi. Przestraszony i nieco ciekawy, wyszedł z pokoju. To, co zobaczył, podziałało lepiej niż poranna kawa. W sypialni matki tłoczyła się grupa policjantów. Jeden z mężczyzn zauważył skradającego się chłopca i nakazał mu, aby się ubrał i jak najszybciej wyszedł na zewnątrz. Chłopiec, nie wiedząc właściwie, co się wokół niego dzieje i nie mając czasu na zastanowienie, wyszedł. Zauważył wtedy, że ten sam mężczyzna idzie w kierunku pokoju jego brata. Tim bardzo się zdziwił, widząc przed oczami policjanta. Wstawaj, mały, musisz wyjść na zewnątrz, czeka tam na ciebie brat, powiedział stanowczo i zaczął prowadzić go do wyjścia. Drzwi do sypialni mamy były zamknięte, ale gdy przechodzili obok nich,
w pewnym momencie się otworzyły. Z pokoju wyszedł oficer, a Tim kątem oka dostrzegł coś, co prześladować go będzie do końca życia. Zobaczył swoją matkę. Leżała na łóżku, a na szyi miała druciany wieszak. Zdezorientowany i zaszokowany posłusznie wyszedł przed dom, a tam przeraził go ogromny hałas i harmider. Przed domem aż roiło się od policjantów, ekip telewizyjnych i dziennikarzy. Wszędzie było słychać syreny i rozmowy osób, które zebrały się na podwórku. Wśród nich była też ich ciocia Judy, która łkając przytuliła do siebie Jeffa. Gdy Tim do nich podszedł, powiedziała im o tym, co się stało. Kobietę rankiem, około 8:30, znalazła jej młodsza siostra. Judy mieszkała na tym samym osiedlu co ona, zaledwie 3 mieszkania dalej. Tak więc często, także bez zapowiedzi, wpadała do niej rano na kawę. Tak było i tym razem. Judy, nie chcąc budzić dzieci, zapukała raz. Potem drugi. A gdy wciąż nie słyszała żadnego ruchu po drugiej stronie, wcisnęła dzwonek. Stała przed drzwiami kilka chwil, po czym zastukała znowu. Ale ani siostra, ani żaden z jej synów nie podszedł do drzwi. Zrezygnowana, myśląc, że siostra jeszcze śpi albo wyszła po zakupy, Judy postanowiła wrócić do siebie. Ale wtedy zobaczyła coś, co bardzo ją zaniepokoiło i zmusiło, by podeszła bliżej. Okno w sypialni Lindy było otwarte na oścież. Moskitiera została wyrwana, a telewizor był włączony. Judy najszybciej jak tylko potrafiła, pobiegła sprawdzić, co się dzieje. Pomyślała, że siostra może jednak jest w domu, tylko z jakiegoś powodu nie słyszy dzwonka. Linda leżała w łóżku, ale nie prosto, zwyczajnie, tylko w jakiejś dziwnej, nienaturalnej pozycji w poprzek. Zaczęła więc krzyczeć, mając nadzieję, że siostra się obudzi, ale gdy zorientowała się, że to bez sensu, zadzwoniła po pomoc. Przybyli na miejsce lekarze. W przeciwieństwie do Judy nie mieli żadnych wątpliwości, że Linda nie żyje. Uznali, że została wykorzystana i uduszona. Tymczasem policjanci natychmiast przystąpili do oględzin i poszukiwania dowodów. Byli pewni, że sprawca wszedł przez okno. Świadczył o tym odcisk dłoni, który jeden z detektywów imieniem Edgar znalazł na parapecie. Tak się złożyło, że był świetnie wykwalifikowanym technikiem odcisków palców, który w 1973 roku zdobył certyfikat w tej dziedzinie. Ale poza tym w mieszkaniu nie było nic więcej. Żadnych śladów, tropów, wskazówek. Choć w tamtym czasie badania nad próbkami DNA jeszcze raczkowały, a dowód z takich badań przedstawiono w sądzie po raz pierwszy dopiero 5 lat później, w 1986 roku, śledczy wpadli na pomysł, by zabezpieczyć ślady biologiczne z ciała Lindy. Wtedy jeszcze nie wiedzieli, że na rozwiązanie trzeba będzie czekać niemal 40 lat. Sprawa kobiety była bardzo trudna i zagadkowa. Nie wyglądała ani na przypadkowe, ani na celowe włamanie. Z domu nic nie zginęło. Niczego nie zdemolowano, niczego nie szukano. Sprawcy nie pofatygowali się nawet, by wejść na górę, co być może uratowało chłopców. W takich okolicznościach wszystko zaczynało nabierać zupełnie innych barw. Sprawca polował na Lindę. Policjanci zaczęli grzebać w przeszłości kobiety. Starali się zdobyć o niej jak najwięcej informacji. Dowiedzieć się, czy miała jakichś adoratorów, których odprawiła z kwitkiem. Byłych partnerów, którzy nie potrafili pogodzić się z rozstaniem. Linda była bowiem bardzo ładną, drobną kobietą, która zdaniem rodziny i przyjaciół nie mogła narzekać na brak zainteresowania ze strony płci przeciwnej. Każdy facet zapraszał ją na randkę. Jej po prostu nie dało się nie lubić, mówili jej znajomi. Detektywi przez wiele tygodni przesłuchiwali świadków. Chcieli się dowiedzieć, jakie miała relacje z sąsiadami, współpracownikami, swoimi dziećmi. Aż wreszcie natrafili na trop. Policjanci wiedzieli, co prawda, już od początku, że Linda była po rozwodzie, ale nie wiedzieli, że jej były mąż Frank
nie należał do najbardziej troskliwych i szanujących kobiety mężczyzn na świecie. Był impulsywny, dużo pił, miał ciężką rękę. Zdarzało się, że nie potrafił powstrzymać swoich zapędów. O takich jak on zwykle mówi się łajdak. W takich okolicznościach Frank coraz bardziej zaczął interesować śledczych. Zachodzili w głowę, jak wyglądało ich rozstanie. Czy Linda zwyczajnie uciekła bez słowa? Czy może mu to wcześniej zakomunikowała? Jakie utrzymywali potem relacje? I doszli do wniosku, że mężczyzna nigdy jej nie wybaczył. Nigdy nie pogodził się z tym, że miała odwagę odejść i się od niego odciąć. Dlatego chciał się zemścić. Chciał jeszcze raz ją posiąść i to posiąść ostatecznie. Chciał ją poniżyć na pożegnanie. Kilka dni później Frank był już na komisariacie. Okazało się jednak, że nie mógł skrzywdzić byłej żony, nawet jeśli miał ku temu powody, bo miał na ten dzień twarde alibi. Był w oddalonej o setki kilometrów od Florydy, Alabamie, gdzie od wielu lat mieszkał. Nie mógł więc być w dwóch miejscach w tym samym czasie. Gdy policjanci tracili już nadzieję, dostali od rodziny Lindy cynk o tym, że miała chłopaka. Był pracownikiem budowlanym i to on zachęcił ją do zamieszkania na osiedlu nowo wybudowanych domków. Być może po upojnej nocy o coś się pokłócili. Doszło do bójki. Ktoś stracił nad sobą kontrolę. Ale i ten trop okazał się błędny. Mężczyznę wezwano, przesłuchano, ale zaraz potem wypuszczono. Tak samo zrobiono z różnymi czarnoskórymi mężczyznami z okolicy, których podejrzewano o najgorsze. Zawzięcie sprawdzano ich odciski palców i dłoni, bo sądzono, że sprawca na pewno nie może być biały. Żaden pobrany odcisk jednak nie pasował. Kolejnym podejrzanym był Jeff. Choć nigdy nie powiedzieli tego chłopcu wprost, co wspominał po latach, wciąż czuł na sobie ich podejrzliwy, wręcz oskarżycielski wzrok. Tylko raz jeden z detektywów wypalił. Masz wystarczająco silne i szerokie ramiona, by to zrobić. Policjanci dobrze wiedzieli, że Jeff, jak każdy nastolatek, miewał konflikty z matką. Wiedzieli też o awanturze, do jakiej doszło w ich domu zaledwie na dzień przed tragedią. Uznali, że miał motyw. Nie znaleziono jednak żadnych dowodów. Nie potrafiono udowodnić mu winy. Był wielokrotnie przesłuchiwany. Dwukrotnie zdał test wykrywaczem kłamstw. Zgodził się na poddanie hipnozie. Dlatego sprawa zaczęła przycichać. Dziadkowie Jeffa od początku otwarcie sprzeciwiali się działaniom policji. Nie mogli uwierzyć, że zamiast zająć się sprawą i szukać prawdziwego sprawcy, który wciąż grasuje po ulicach i może zrobić krzywdę kolejnej dziewczynie, oni uparcie starają się wmówić winę ich wnukowi. Chłopak i tak był już wystarczająco zestresowany. On i jego brat nie mogli pogodzić się ze stratą matki. Jednocześnie zmagali się z przytłaczającym poczuciem winy. Byli przekonani o tym, że mogli ją uratować. Byli przecież w domu. Zarzucali sobie, że nie usłyszeli krzyków, że się nie obudzili. A to przeświadczenie nie pozwalało im żyć. Po tragedii bracia zamieszkali ze swoimi dziadkami, Clarencem i Margaret. Teoretycznie byli już bezpieczni, ale wcale się tak nie czuli. Odległość od domu wcale nie sprawiała, że czuli się raźniej. Wręcz przeciwnie. Strach ich nie opuszczał. Odnosili wrażenie, że sprawca za nimi podąża. Chce ich dorwać. Że chce dokończyć dzieła. Całą czwórką spali w jednym pokoju. Były też noce, podczas których dziadek chłopców w ogóle się nie kładł. Zamiast tego ze strzelbą stał na straży. Było tak źle, że myślałem o tym, by odebrać sobie życie. Wspominał po latach Jeff. Tim mówił, że gdy tamtego wieczoru grali z sąsiadami w karty, popijając mrożoną herbatę, jedna z kobiet w zaawansowanej ciąży zaczęła mamie wróżyć. Powiedziała, że będzie miała krótkie życie, a dzień później stało się to. Wszystko zaczęło wracać do normy dopiero po wielu tygodniach zmagania się z traumą. Chłopcy wrócili do szkół, a Tim do ukochanego futbolu. Powrót do treningów bardzo mu pomagał. Jego ukochany trener wciąż woził go na zajęcia. Bardzo go wspierał, pocieszał.
Był obok zawsze, gdy go potrzebował. Wielokrotnie pytał, czy są jakieś nowe tropy w śledztwie, czy natrafiono na jakiś ślad sprawcy. Najwyraźniej doskonale go rozumiał i tak samo jak on chciał sprawiedliwości dla Lindy. Obecność kogoś, komu może zaufać, pozwalała mu zapomnieć o smutnych chwilach, zacząć żyć na nowo, już bez mamy. Treningi stały się jego osobistą psychoterapią. Na dowód swojego wielkiego oddania drużynie, dokładnie miesiąc po tragedii, powiesił na ścianie swojego pokoju zdjęcie, które będzie mu towarzyszyło przez najbliższe lata. Będzie przypominało mu o tym, czego nauczyła go mama. Nigdy się nie poddawać i zawsze iść do przodu. Na fotografii znajdowali się jego wszyscy przyjaciele. Każdego wieczoru przed snem patrzył na swoją drużynę z dumą. Każdego poranka to właśnie to zdjęcie dodawało mu otuchy. Wtedy jeszcze nie mógł przypuszczać, że znajduje się na nim także osoba, która odebrała mu matkę i zniszczyła życie. Lata mijały. Chłopcy dorośli i założyli własne rodziny. Choć obydwaj rzucili szkołę średnią, wyszli na ludzi. Tim został spawaczem i mechanikiem, a Jeff kierowcą ciężarówki. Mieszkali w okolicy, ale nigdy nie wrócili do mieszkania, w którym zakończyło się ich dzieciństwo. Wciąż nie mogli zapomnieć. Wciąż dręczyły ich traumy. Wciąż doskwierał im żal i poczucie winy. Tymczasem DNA sprawcy leżało w laboratorium. Do czasu, gdy ktoś zaczął się nim interesować. 20 lat po tragedii synowie Lindy postanowili spotkać się z detektywem imieniem Brad, który jakiś czas wcześniej odkurzył akta sprawy ich matki i ponownie zaczął przyglądać się dowodom. Mężczyzna skontaktował się z braćmi, by pobrać od nich próbki DNA. Zamierzał porównać je z materiałem genetycznym pobranym z ciała Lindy i ostatecznie oczyścić ich z zarzutów. Gdy stanęli naprzeciw siebie, wręcz nie mogli uwierzyć swoim oczom. Nic nie było wtedy w stanie zaprzeczyć faktowi, że świat jest naprawdę bardzo mały. Okazało się, że w przeszłości brat i Jeff wielokrotnie grali razem w kręgle w tym samym barze. Nie widzieli się od lat, ale od razu się rozpoznali i rzucili sobie w ramiona. To spotkanie sprawiło, że detektyw rozwiązanie akurat tej zagadki traktował bardzo osobiście. Obiecuję, że nie odejdę na emeryturę, dopóki nie dowiem się, kto to zrobił. Powiedział na zakończenie spotkania i zamierzał obietnicy dotrzymać. Miał bowiem bardzo dobry plan. Wysłał próbki braci do stanowego laboratorium kryminalistycznego Florydy, gdzie przetrzymywane było DNA sprawcy. Zrobił tak również z innymi próbkami, które pobrał od innych potencjalnych sprawców. Byłego męża, chłopaka, kolegów. I czekał na wynik. Szybko okazało się jednak, że tak jak podejrzewał, nie znaleziono żadnej zgodności. Ani Jeff, ani Tim, ani Frank nie byli w to zamieszani. Pojawił się jednak nowy trop. Okazało się bowiem, że rok po tragedii Lindy za kratki trafił pewien 24-latek o imieniu Jimmy. Skazano go za podobną sprawę, tyle że na dziecku. Wyciągnął dziewczynkę z domu przez okno i niemal pozbawił życia. Jakież było zdziwienie wszystkich, gdy okazało się, że Jimmy w tamtym czasie mieszkał z kolegą naprzeciwko Lindy i jej synów. Mężczyzna co prawda od 1996 roku już nie żył, ale próbki DNA otrzymano od jego matki. Policjanci czuli, że mają go w garści. Że po tylu latach wreszcie znaleźli człowieka, który zniszczył życie nie tylko Lindzie, ale także jej bliskim. Jej synowie byli pełni nadziei. W 2006 roku do nagrody w wysokości $2000, jaką oferowało Crime Stoppers, dodali dodatkowe 8000. Wierzyli, że ktoś się do nich odezwie, ktoś coś powie, że znajdzie się jakiś świadek. Oczekiwanie na wyniki badań tymczasem ciągnęło się w nieskończoność, ale ten dzień w końcu nadszedł. Brat drżącymi rękami wyciągnął z koperty papier i zamarł. DNA nie pasowało. Jimmy nie był winny.
Kto więc mógł to zrobić? Sprawa utkwiła wtedy w martwym punkcie. Przez kolejne lata FBI systematycznie sprawdzało profil DNA sprawcy we wszystkich możliwych bazach danych, ale nie przynosiło to żadnych rezultatów. Wydawało się, że sprawa ulegnie zapomnieniu, tak jak wiele innych przed nią i po niej. Brad jednak nie zapomniał o Jeffie i danej mu obietnicy. Sprawa Lindy wciąż wierciła mu dziurę w brzuchu i nie pozwalała o sobie zapomnieć. Żadna inna nie była tak ważna, tak zagmatwana, tak niesamowicie ekscytująca. Mężczyzna za punkt honoru postawił sobie rozwiązanie tej zagadki i doprowadzenie jej do końca. Oczywiście przechodziło mu przez myśl, że skoro minęło już tyle lat, to sprawca może już dawno być na tamtym świecie, ale nie zrażał się. Przez kolejne lata utrzymywał kontakt z Jeffem, a grając z nim w każdy poniedziałek w kręgle, jak za dawnych czasów, zapewniał, że nie zamierza się poddać. Mówił, że wciąż walczy, wciąż się głowi, wciąż przegląda akta i nie spocznie, dopóki osobiście nie przekaże mu dobrych wieści. Brat jednak z każdym rokiem robił się coraz starszy. Zdrowie szwankowało, a dalsza praca mogła skończyć się dla niego tragicznie. Dlatego w 2015 roku, mimo złożonej obietnicy, odszedł na emeryturę. Sprawę przekazał swoim młodszym kolegom, którzy rok później odzyskali zalegające w magazynie DNA. Bracia całkowicie stracili wtedy nadzieję. Sądzili, że teraz, gdy brat odszedł, już nigdy nie dowiedzą się prawdy i nie spojrzą w oczy sprawcy. Ale wtedy stał się cud. Cud, na który czekali wszyscy. Tim i brat nie wiedzieli, że sprawą ich matki z takim samym zaangażowaniem jak brat zajmuje się ktoś jeszcze. Cici Moore, ekspertka w genealogii śledczej. Długowłosa blondynka w okularach, posiadająca już spore doświadczenie w tej dziedzinie. Czerwiec 2019 roku. 38 lat po tragedii. Kobieta pracująca dla firmy Parabon Nanolabs przez wiele miesięcy z wielkim zapałem starała się rozwikłać zagadkę. Próbki DNA sprawcy dostała do swojej pracowni w listopadzie 2018 roku i od tamtej chwili właściwie nie zajmowała się niczym innym. Jak sama przyznała w jednym z wywiadów, chciała po prostu pomóc. Tak zwyczajnie, po ludzku. Chciała przywrócić spokój tym dorosłym już mężczyznom, którzy wiele lat temu stracili matkę i do dziś noszą w sobie ślady tej traumy. Wiedziała skądinąd, że Jeff mimo upływu lat wciąż śpi przy zapalonym świetle. Nerwowo ogląda się za siebie, za każdym razem, kiedy słyszy niezidentyfikowany dźwięk, że zawsze dokładnie sprawdza pomieszczenie, w którym przebywa po raz pierwszy. W tym celu Cici wykorzystała genealogię genetyczną, nową technikę śledczą, która wykorzystuje publiczne, ogólnodostępne profile DNA. Pewnego dnia wrzuciła więc DNA sprawcy do internetowej bazy danych o nazwie GetMatch. Przez wiele tygodni konstruowała drzewo genealogiczne. Tworzyła tak zwaną genetyczną sieć. Dochodziła do osób, które miały z nim wspólne DNA, a potem identyfikowała ich przodków. Przekopała tony aktów, urodzeń, ślubów i zgonów. Przeszukiwała media społecznościowe, Facebooka i Instagrama. Gałęziom nadawała imiona, nazwiska, dodawała wiek. Mając już to wszystko w jednym miejscu, w ciągu zaledwie jednego weekendu utworzyła 3 sieci genetyczne, które połączyła w jedną, a ta doprowadziła ją do pewnego małżeństwa. Detektywi natychmiast zdobyli adres i pojechali na miejsce. Drzwi otworzył im 58-letni Joseph, łysiejący mężczyzna z kilkutygodniowym zarostem, ich jedyny syn. Mężczyzna nie był policji całkiem obcy. W 1981 roku był przesłuchiwany w sprawie Lindy, ale wtedy nie wydawał się być podejrzanym. Nie wezwano go nawet na komendę, a jedynie do niego zadzwoniono i nie zadawano zbyt wielu pytań. Nie był typem, którego szukali. Był młodym, wysportowanym trenerem futbolu w okolicznej szkole i był na tyle pewny siebie, że nie wzbudzał żadnych podejrzeń. Ale prawda była taka, że dość często widywał się z Lindą. Niemal każdego dnia przyjeżdżał po młodszego z jej synów, by zabrać go na prowadzone przez siebie treningi.
3 września 1981 roku też u niej był. Około 20:30 przywiózł Tima do domu. 3 lata później został postawiony przed sądem za sfałszowanie testamentu. I choć nigdy nie trafił za to za kratki, pobrano wtedy jego odciski palców i dłoni. A te idealnie pasowały do odcisku zabezpieczonego na parapecie w mieszkaniu Lindy. Policjanci po latach żmudnych poszukiwań, przesłuchiwaniu setek świadków, wreszcie mieli podejrzanego. Przez kolejnych kilka weekendów 2 policjantów chodziło za Josephem krok w krok. Chcieli zdobyć jego DNA, by porównać je z materiałem sprzed lat. Ale nie mogli o nie poprosić. Nie mogli też go ukraść. Musieli zdobyć coś, czego używał, ale nie należało już do niego. Policjanci czekali więc na moment, w którym mężczyzna wyrzuci na drogę papierowy kubek po kawie, słomkę po coli, niedopałek papierosa czy chusteczkę do nosa. Ale ten, jak na złość, nic za sobą nie zostawiał. Niewiele myśląc, wyjęli ze śmietników przed jego domem kilka czarnych worków i ukradkiem przewieźli je na komisariat. Ubrani w garnitury, wyrzucili zawartość na podłogę i grzebali w niej kilka dobrych minut. Aż wreszcie znaleźli coś, co ich usatysfakcjonowało. Zużyty plaster medyczny, kilka wacików, worek kolostomijny i plastikową łyżkę. Znaleziska natychmiast wysłano do laboratorium. Śledczy byli pewni, że przedmioty należały do niego, bo dokładnie prześledzili zdjęcia na jego profilu na Facebooku. Joe od lat miał problemy z jelitem grubym, a w 2013 roku wrzucił nawet fotkę, na której zaprezentował swój worek. W czasie oczekiwania na wyniki policjanci nie próżnowali. Starali się dowiedzieć o Josephie jeszcze więcej. Jakim jest człowiekiem? Jak żyje? Z czego żyje? Z kim żyje? I szybko znaleźli odpowiedź. 58-latek od lat mieszkał w Katlin na Florydzie. Zaledwie 0,5 godziny drogi od rodzinnego domu Lindy. W tym samym domu co przed laty, tylko że już nie z rodzicami, a z żoną. Miał dzieci, a nawet wnuki. Przez całe życie pracował. Najpierw jako kierowca ciężarówki, a potem przerzucił się na własny biznes i założył firmę sprzątającą. Wydawał się normalnym, zwyczajnym gościem, jakich na świecie wiele. Do dnia, w którym otrzymano wyniki badań. DNA z 1981 roku i to z 2019 roku było zgodne. Nie wiadomo, jak na tę wiadomość zareagowała małżonka i dzieci Joe. Być może już wcześniej dawał im jakieś powody, by sądzić, że wcale nie jest tym, za kogo się podaje. Może za zamkniętymi drzwiami ich domu wcale nie był przyjemnym facetem, który wspiera, pomaga i kocha. Niemniej Tim zareagował na te wieści bardzo emocjonalnie. Gdy poznał imię człowieka, który tak brutalnie odebrał mu dzieciństwo, wyrył w jego sercu ranę i permanentne poczucie winy, jego świat legł w gruzach. Joe był moim idolem. Podziwiałem go. Traktowałem jak ojca. To on mnie pocieszał po śmierci matki. To jemu wypłakiwałem się w rękaw. Wciąż mam to zdjęcie na ścianie w rodzinnym domu. To, na którym stoi tuż za mną. Teraz to zdjęcie przyprawia mnie o mdłości. Joseph został aresztowany 19 grudnia 2019 roku. Nie był zdenerwowany. Wręcz przeciwnie. Zachowywał się tak, jakby od lat na to czekał. Jakby to aresztowanie i ten zarzut nie zrobiły na nim żadnego wrażenia. Kamienną twarz trzymał do końca. Tamtego wieczoru odwiozłem Tima, ale zostałem w samochodzie, zaczął. Nigdy nie wchodziłem do środka. Nigdy nie byłem w tym mieszkaniu. Przestań łgać, powiedział policjant zimno. Dobrze wiemy, że to ty. Mamy twój odcisk dłoni, który zostawiłeś na parapecie, gdy wkradałeś się przez okno. Mamy twoje DNA. Chciałeś się z nią przespać bez jej zgody, bo wiedziałeś, że i tak nie masz szans. To nieprawda, przerwał Joe. Chciała tego tak samo jak ja. Zostawiła otwarte okno. Miałem przez nie wejść i zacząć grę. Bo to była gra. Bawiliśmy się. Ten wieszak był jej częścią. Wszystko jednak wymknęło się nam spod kontroli. To był wypadek, powiedział w końcu. Nikt mu jednak nie uwierzył.
John najpewniej włamał się do domu Lindy niedługo po tym, jak odwiózł Tima. Doskonale wiedział, że mieszkanie będzie puste, że Jeff jest u dziadków, a Linda i Tim idą na imprezę do sąsiadów. Wiedział, że to idealny, być może wręcz jedyny moment na realizację swoich zapędów. Dookoła będzie głośno. Wszyscy będą się dobrze bawić. Nikt nie zauważy jego obecności w pobliżu. Nie usłyszy hałasu wyłamywanych zawiasów. Gdy dostał się do środka, schował się w szafie. Sięgnął po jeden z wieszaków i czekał. Po kilku godzinach denerwującej ciszy nagle usłyszał dźwięki, znajome głosy, a potem kroki. W podekscytowaniu oczekiwał na moment, w którym Linda wejdzie do swojej sypialni. Zamknie za sobą drzwi i będą sami. Następne minuty trwały w nieskończoność. Wieszak w spoconej dłoni zaczął przeszkadzać. Niewygodna pozycja doskwierać. Podniecenie sięgało zenitu. Aż wreszcie usłyszał zbliżające się kroki i słowa. Kocham cię, mamo. Zobaczymy się jutro. A potem dźwięk otwierających się drzwi. Gdyby wtedy przesłuchano Josepha twarzą w twarz, a nie tylko przez telefon, gdyby pobrano od niego odciski dłoni, tak jak to robiono od innych, z pewnością schwytano by go już następnego dnia. Nie trzeba byłoby czekać na to aż 38 lat, mówił z żalem wiekowy już sierżant, który przed laty zabezpieczył odcisk dłoni. 22 lutego 2022 roku zapadł wyrok. Kilka dni wcześniej Joseph w końcu przyznał się do winy. Zrobił to, bo groziła mu kara najsurowsza, tak więc by ocalić swoje życie, wybrał mniejsze zło, jakim było dożywocie. W trakcie rozprawy nie wykazywał żadnych emocji. Patrzył przed siebie i uparcie milczał. Ignorując pytania rozwścieczonych członków rodziny Lindy, którzy chcieli otrzymać odpowiedź na najważniejsze pytanie. Dlaczego? Jestem dobrym człowiekiem. Nie takim, jakim chcecie mnie widzieć, powiedział na sam koniec. Joe został skazany na dożywocie, bez możliwości warunkowego zwolnienia. Do dziś nie przeprosił rodziny Lindy. Dziękuję za wysłuchanie historii do końca. Mam nadzieję, że podobała Wam się ta historia. Dziękuję za wszystkie pozostawione komentarze i łapki w górę pod tym odcinkiem. Z okazji nowego roku przygotowałem dla Was małą niespodziankę. Do wygrania mam 3 kubki z grawerowanym logo Historie na faktach. Zadanie konkursowe jest banalnie proste. Wystarczy zostawić łapkę w górę i komentarz pod tym odcinkiem, a ja wylosuję z nich zwycięzców. Pamiętajcie, że każdy komentarz bierze udział. Wyniki ogłoszę przy publikacji kolejnego filmu. Dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia wkrótce. Pozdrawiam.